Księże Jakubie, już mogę tak powiedzieć, prawda? Jak się ksiądz czuje w roli kapłana? Właściwie to chyba do mnie dopiero dociera to wielka łaska. Niezwykłe przygotowanie do tego dnia pozwala cieszyć się ogromną radością z daru, który Chrystus złożył w nasze ręce i w ręce diakonów, już dzisiaj dwóch diakonów i nas, dwóch prezbiterów. To wielka radość, więc to uczucie towarzyszy, też pewna niepewność, pewne oczekiwanie, jak Chrystus dalej to poprowadzi, bo chcemy, by to On dalej prowadził. Dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem pewnej drogi, którą musieliście przebyć, wieloletniej drogi. Czy warto było? Jak się czujecie z tym, że, że teraz już oficjalnie można Was nazywać księżmi, kapłanami i że będziecie posługiwać się już przy ołtarzu w pełnym tego słowa znaczeniu? Warto bez dwóch zdań. Warto, warto i jeszcze 100 razy warto. Warto oddać życie Chrystusowi na całego. Warto oddać kompletnie, nie zatrzymując nic dla siebie. Warto, bo wtedy Chrystus przemienia to, co w życiu nasze, na swoje. A to jest największe szczęście. Dlatego odpowiadam warto, choć pewnie po ludzku można by się doszukiwać różnych innych odpowiedzi. Warto zaufać Chrystusowi i pójść drogą, którą wzywa, czyli odpowiedzieć tak naprawdę na każde powołanie. Dalej myślę, naprawdę do nas będzie docierało to, że będziemy nazywani, że będziemy stawać przy ołtarzu, że będziemy mogli uczestniczyć w tak wielkich tajemnicach, to będzie docierało i myślę, że wtedy, kiedy będziemy stawać przy Chrystusie, obyśmy pozostawali wierni, wtedy będziemy prawdziwie ucztować tą Jego ucztę, którą nam pozostawił. Myślę, że na to trzeba czasu. A żeby ten dzisiejszy dzień mógł nastąpić, tak jak powiedziałem, długa droga była przed Wami, ale na początku musiało być wezwanie Boga. Bóg musiał do was powiedzieć księdza przypadku Jakubie ja ciebie wzywam pójdź za mną kiedy to nastąpiło Różnie to bywa w przypadku innych moich braci, bo każdy ma swoją drogę życia i powołania, historię również. W moim przypadku było to tak naprawdę e, tak na poważnie, kiedy zacząłem słuchać tego głosu, czyli najpierw tak naprawdę nawracać moje życie. To było w czasach licealnych. Wtedy gdzieś Chrystus przychodził jako ten umiłowany, który gdzieś tam za serce faktycznie drapał, chwytał. I wtedy też e, naprawdę zacząłem poważnie szukać odpowiedzi na to wezwanie. Nie było łatwo odpowiedzi. I myślę, że to jest problem dzisiaj, żeby powiedzieć w końcu ostateczne tak, tak idę, tak chcę właśnie zaufać, chcę być poprowadzonym. Ale w, moim, w mojej sytuacji dokonało się to tak naprawdę w momencie, kiedy już złożyłem dokumenty na studia, zaraz po maturze. I momentalnie je wycofałem, aby przyjść do zgromadzenia Księży Marianów. Tak naprawdę nie znałem innego zgromadzenia i miałem tysiąc odpowiedzi prowadzących do tego, że Chrystus chce mi dać Marianów i mnie Marianom. Dlatego mogę dzisiaj powiedzieć, że od tych czasów licealnych ta miłość się rozwinęła po to, by faktycznie być, choć łatwo odpowiedzieć nie było. Tak naprawdę, dopiero można powiedzieć, życie przed Księdzem, to życie kapłańskie, ono się dzisiaj zaczęło. Jakby ksiądz je widział? Jak ksiądz chciałby je widzieć? To znaczy, gdzie chciałby ksiądz pracować? Albo z kim? Czy z młodzieżą, z ludźmi dorosłymi, czy w Polsce, czy może gdzieś na misjach za granicą? Ojciec prowincja w ostatnich dniach wielokrotnie powtarzał, że wszyscy go dopytują, gdzie będziemy pracować, gdzie będziemy posłani. Powiedział, Bóg już ma to miejsce wybrane dawno, teraz módlcie się, żebym ja je znalazł. Więc modlimy się za ojca prowincjała usilnie, aby odnalazł to, co Bóg dla nas wybrał. Jeżeli chodzi o mnie, miałem łaskę, że podczas seminarium, podczas formacji... Mogłem być za granicą w kilku naszych placówkach. Byłem w Kazachstanie, byłem na Białorusi, byłem w Anglii, tam gdzie posługujemy. Misja to wielkie słowo do tych miejsc, a jednocześnie jest to faktycznie wezwanie, by porzucić kraj. Ja i odczytuję to wezwanie i jestem gotów być posłanym tam, gdzie trzeba. A odpowiem słowami jednego ze starszych współbraci, księdza, który właściwie całe swoje życie, często przenoszony w różne miejsca, w kraju i za granicą, powiedział: Chciałem być tam, gdzie kościół i zgromadzenie miało największą potrzebę, bym był. Myślę, że to jest moja odpowiedź. Mogę pracować i z dziećmi, jeśli taki, taki będzie Boży zamysł, i z młodzieżą, i ze starszymi, i w kraju, i za granicą. Obym tylko potrafił odnaleźć to, jak Chrystus chce, bym pracował, a to gdzie i w jakich sposobach czy wspólnotach, to chyba przyjdzie. To przyjdzie, kiedy uda się szukać tego głosu na każdy moment, bo tak naprawdę to jest właściwie początek, faktycznie. To tak na koniec, jakby ksiądz określił albo scharakteryzował jednym słowem: kapłaństwo. Co to jest? Czym jest kapłaństwo? To trudne zadanie jednym słowem. Ośmielę się użyć dwóch: miłość i ofiara. Miłość, dlatego, że można na, ni na nią odpowiedzieć i w imieniu Chrystusa ni nieść ją dalej. A ofiara, ponieważ wymaga oddania siebie, by Chrystus mógł tą miłość na cały świat rozsiewać. To w takim razie, na początku tej kapłańskiej drogi, ja życzę, żeby ta miłość i ofiara przyniosły owoc najobfitszy, jaki tylko może być. Z całego serca dziękuję. Zapłać. Ksiądz Jakub Biernacki, Marianin.